chrzcie swoim Jezus przygotowywał się do życia publicznego przez 40 dni na górzystej pustyni rozciągającej się między Jerychem a górami Judei. Tam właśnie szatan, chcąc się przekonać, czy syn Maryi jest zarazem Synem Bożym, kusi go. Podobnie jak to uczynił z Adamem, zwraca się najpierw do zmysłów, rzecz, aby te kamienie stały się chlebem. Przyobiecał on naszym pierwszym rodzicom, iż staną się jako bogowie. Kusząc Zbawiciela po raz drugi, przenosi go na krużganek świątyni i zachęca go do spuszczenia się przy pomocy aniołów na dół, a lud widząc to uwielbi go. I nas także kusi pychą, którą możemy zwalczać modlitwą i rozpamiętywaniem Słowa Bożego. W końcu zły duch przyobiecuje Chrystusowi panowanie nad wszystkimi królestwami świata, byle upatrzył na twarz, pokłonił się Jemu, podobnie jak przyszedł ku Adamowi, że da mu wiedzę równą wiedzy boskiej. Pan Jezus pości, a pości przez dni nocy 40, pości tak twardo, że głód mu na dobre dokucza. On jest Bogiem, Panem i Mistrzem naszym, a pości nie dla swojego pożytku, ale dla chwały Ojca Niebieskiego, dla naszego przykładu i dla naszego zbawienia. Lichy to chrześcijanin, katolik, który nie pości, a woli gwałcić przykazanie kościelne i popełniać tym samym grzech śmiertelny, niż pójść za przykładem Pana Jezusa. Lekkomyślny to człowiek, który wyłamując się spod obowiązku postu i byle dogodzić smakowi swojemu, naraża się na to, że będzie policzony pomiędzy tych, o których Paweł Święty ze łzami mówi, że koniec ich zatracenie, Bóg ich jest brzuch i chwała w sromocie ich. Poskrom łakomstwa, wszystkie inne wady poskromisz. Dobra jest modlitwa z postem i skuteczniejsza nad zwykłe modlitwy. Zadosyć czyni za grzechy i jedna ich odpuszczenie. Przymnaża bystrości do poznania i oceniania rzeczy niebieskich oraz dzielności i zasług. Głupi wreszcie taki człowiek, bo daremnie wyłamuje się spod postu, gdyż, jak mówi święty Paweł, nie da się Bóg z siebie naśmiewać. Kto nie chce pościć z dobrej woli do posłuszeństwa, tego Pan Bóg do postu zmusi mimo jego woli, ale i bez jego zasługi. Jednych przez chorobę, że chociażby mieli co, jeść nie będą mogli. Drugich gorzej jeszcze, bo przez nędzę i niedostatek, że chociaż chcieliby jeść, nie będą mieli co. Trzymajmy się dawnego naszego przysłowia: msza nie znudzi, post nie schudzi, a jałmużna nie zuboży, i pamiętajmy co niedzielę i święto wysłuchać mszy świętej, zachowywać posty i o ile możności to, co przez posty zaoszczędzimy, dawać na dobre uczynki. Wiedzieć potrzeba, że kto ma rozumne wątpliwości, czy może i powinien pościć, ten ma poprosić o dyspensę swojego spowiednika albo proboszcza. Pan Jezus był głodnym nie z potrzeby lub z konieczności, bo mógł albo z kamieni uczynić chleb, albo rozkazać aniołom, żeby wcześniej mu służyli, ale chciał przez to umartwienie przyjąć na siebie, aby tak samo uświęcić niedostatek i głód, jak uświęcił pracę i wszelkiego rodzaju cierpienia. Mimo to głód jest jedną z najcięższych klęsk i dlatego uczy nas Kościół prosić od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie. Głód bywa złym doradcą, a diabeł dobrze wie o tym, i jak śmiał kusić Pana Jezusa, tak też zwykł uderzać najgwałtowniejszymi pokusami na ubogich, nie mających co do ust włożyć, mianowicie popycha ich do zwątpienia opatrzności boskiej i do bluźnierstwa Panu Bogu, do zazdrości i nienawiści względem tych, którzy lepiej się mają, do samobójstwa, kradzieży i tym podobnych. Diabeł kusił Pana Jezusa, bo wedle nauki ojców Kościoła nie wiedział jeszcze, że Pan Jezus jest Bogiem, ale jak wielu niedowiarków mniemał, że jest nadzwyczajnym człowiekiem, lecz tylko człowiekiem, i wielką zniewagę wyrządził tem Panu Jezusowi, tak jakby było zniewagą, gdyby jaki złodziej ciebie, uczciwego człowieka, chciał kusić, żebyś poszedł z nim kraść. Jednak Pan Jezus się nie obraża ani gniewem nie unosi, bo jest cichy i pokornego serca. A ty względem ludzi, czy nie jesteś aż nadto pochopny do złości, krzyków i złorzeczeń, a nieraz o drobnostki takie, że i spojrzeć na to nie warto? Czy nie jesteś obraźliwy i skłonny do rozgoryczenia się? Wystąpił diabeł przeciw Panu Jezusowi, a zwykł też przeciw ludziom występować z trzema głównymi pokusami. Lubi mianowicie kusić naprzód do zbytniej i ustawicznej troski o chleb powszedni i przymnożenie rzeczy doczesnych.
Do próżności, czyli popisywania się i szukania próżnej chwały i poważania u ludzi, wreszcie do pychy, czyli do żądzy panowania i przewodzenia nad ludźmi. Ktokolwiek Boga ma w sercu, ten za przykładem Pana Jezusa na trojaki chleb diabelski nie pójdzie. Rozważ jedno po drugim. O chleb powszedni, a nawet o pewien dostatek wolno każdemu uczciwie się starać, a kto ma dzieci, to i powinien się o to starać. Więc módl się i pracuj, a oszczędzaj, ale strzeż się chciwości, bo którzy chcą bogatymi być, popadają w pokuszenie i sidło diabelskie i wiele pożądliwości niepożytecznych i szkodliwych, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginienie. Albowiem korzeń wszego złego jest chciwość, której niektórzy pragnąc pobłądzili od wiary i uwikłali się w wiele boleści. Chroń się też zbytniej troski o te rzeczy doczesne, która sprawia, że niejednemu nie wystarcza już ani czasu, ani ochoty, ani nawet głowy, żeby dbać należycie i szczerze o to, co jedynie jest potrzebne, o wieczne zbawienie duszy. Ale trzymaj się przestrogi Pana Jezusa, nie troszczcie się tedy, mówiąc, co będziemy jeść albo pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie pilnie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, szukajcie tedy naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam dodane. O próżności, czyli pokusie, żeby popisywać się przed ludźmi, czy to urodą, czy urodzeniem, czy też majątkiem, strojami, siłą, dowcipem, rozumem lub czymkolwiek innym, i szukać stąd pochwał u drugich, mówi przysłowie, że jeszcze się ten nie narodził, co by wszystkim dogodził. Co jedni pochwalą, drudzy choćby przez złość zganią, a ci co chwalą, rzadko kiedy szczerze chwalą. Silniej jeszcze Paweł Święty mówi o tej pokusie, jeśli bym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusowym. Pychę wreszcie, czyli pokusę przewodzenia i panowania nad ludźmi, Pan Jezus zwyciężył nie tylko wtedy, kiedy diabeł obiecywał mu panowanie nad całym światem, którego przecież nikomu dać nie mógł ani nie może, ale i wtedy, kiedy to lud chciał obwołać go królem. Inaczej myślą i robią ludzie, którzy gwałtem złymi drogami pną się na wysokie urzędy. Chyba nie wiedzą, co Pismo Święte mówi, że najsroższy sąd będzie tym, którzy są przełożeni i Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.